Witajcie bez ładu, bez składu. Jesteśmy w Ropczycach na powiatowym jarmarku jakiejś tam żywności czy coś tam w hali sportowej, widowiskowej czy coś tam. Ogólnie zapomniałem. To mamy jeża mięsnego. Ogólnie jest dużo ludzi. Na pobudkę dobre. Nie będę chyba im Czekaj, bo zdjęcie robią. Jest myszka Mitki. No to dobrze, będziesz więcej miał. To ile można? Może cię nie puszczą. Nie ma tu, nie wiem, co to jest. Boże księże, szanowicie, szanowanie. Marchewka, cebulka. Tam dużo rzeczy za darmo było. Nie. Po drodze. Spoglądając na naszą halę, widać, że ona powoli się zapewnia, nas na cieszy. Zastanawiamy się, czy w związku z powodą na zewnątrz powinno się Państwo powitać słowami dobry wieczór Państwu, czy może jeszcze jednak dzień dobry. Ale chyba wybierzemy tę optymistyczniejszą, czyli jeszcze dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie kłaniamy się uprzejmie i nisko. W tym miejscu, proszę Państwa, mówimy, witamy na trzecim powiatowym jarmarku produktu lokalnego i tradycyjnego. Chcielibyśmy powitać wszystkich gości, wszystkich Państwa, którzy już tak licznie przyjrzeliście tutaj do nas na hale. Myszkę Miki, która już do nas macha. To też jest punkt bardzo ważny i mam nadzieję, że zaangażuje się Myszka dość intensywnie w dzisiejsze spotkanie, ale o tym, dlaczego jest to bardzo ważne z Twojej strony, Myszko, to będę opowiadał oczywiście. Chcielibyśmy powitać organizatorów, czyli powiat Ropczycko-Sędziszowski. Też chcielibyśmy zaznaczyć, że to dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem pod patronatem Stowarzyszenia Polska Ekologia. Wszystkich członków tego stowarzyszenia witamy i przywitajmy organizatorów, członków, zaproszonych gości. Gromkimi brawami, proszę Państwa. Tutaj Pan podpowiada bardzo żywiołowo, że księży powinniśmy powitać. Księża, szanowni, księdze proboszcze, księdze Caritasu, również bardzo dyrektorem Caritasu witamy, też brawami powitajmy. Też leżało po drogi takie, myślę, no co to bez... I wszystkich zaproszonych gości, nie będziemy z imienia i nazwiska wszystkich witać, bo nie mamy na tyle czasu. Przede wszystkim chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że zaproszonych gości było całe mnóstwo. Jednak zdarzyła się taka historia, że nie wszyscy zaproszeni goście mogli tutaj do nas dotrzeć, z nami być.